Witam kolegi i koleżanki serdecznie. Dzisiaj mamy 14 bodajże stycznia. Jutro planowany jest 5 lot. Tam są gołębie. O, tam ładnie latają. Jest ładna pogoda, jest minus 1 czy 2 stopnie w tej chwili. Troszeczkę niebo w chmurach, gołębie bardzo ładnie odchodzą. Czyli no mówię, zobaczymy jutro, chyba że będą bardzo mocne opady śniegu, no to pojedziemy gdzieś na 35 km. Chyba że będzie ładna pogoda, tak jak dzisiaj, to pojedziemy już koło 50. O, jak one ładnie chodzą. Znaczy, praktycznie w tej chwili jaszczuk się pokazuje, ale już ich nie męczy, bo sam się więcej męczy niż one, bo one są już w doskonałej formie, typowo lotowej. Nie dają sobie, wyśmienicie radę. Z jastrzębiem się go nie boją. Chyba że naprawdę tutaj jak siadają na dach, to znienacka. Ale tak mówię, poza tym mówię, dzisiaj będą koszowane. Powinno być 39 gołębi. Ale to zobaczymy na koszowaniu. Zapraszam jutro na lot. Dobry lot. Witam kolegów, koleżanki serdecznie. Piąty lot zimowy. Mieliśmy jechać trochę dalej, ale tam wszędzie dzwonił do mnie kolega Robert Kruk. I tam jeszcze jeden kolega dzwonił. Wszędzie od Lęborka bardzo mocne opady śniegu. Ciężki śnieg taki, bo praktycznie jest 0 stopni. Dlatego tu puszczamy. Jesteśmy, tam jest Krokowa. Jesteśmy tutaj w okolicach. Znaczy jesteśmy na gminie Krokowa. Startujemy. Jest 10:15. Muszę skoczyć. O, wszystkie wyszły. Oczywiście znowu kilku maruderów jest. O, wszystko wyleciało. 39 gołębi poleciało. A my wracamy do domu. I ostatni gołąbek z dzisiejszego lotu akurat przed chwilą zawitał. Czyli praktycznie jest 39 gołębi. Wszystko to, co było wysłane, to jest. Teraz jeszcze raz nakarmię, bo to już wszystko, to zaraz im damy jeść. Film z wypuszczenia. Film praktycznie jest przylotu. Będzie na stronie u Krzycha Kłosa, bo akurat był, przyjechał, nakręcał, czyli tam będzie sobie można to zobaczyć. Koledzy, chciałbym jeszcze przypomnieć, no jest parę rzeczy, które bym chciał praktycznie tutaj jeszcze na tym filmiku przy okazji powiedzieć. Sezon 2017, praktycznie obsada jest już pełna. Zobaczymy, tam jeszcze parę musi być osób, które będą musiały po prostu wpłacić zaliczki. Czyli obsada powinna być pełna. Co do pieniędzy, jeszcze parę osób jest, którzy nie są rozliczeni. Znaczy ja nie jestem rozliczony z nimi, bo jest tam troszeczkę takich mniejszych kwot w granicach 50 czy 60 zł za sprzedaż gołębi. Chciałbym, żeby te osoby się skontaktowały, gdyż jest to ciężko się z wszystkim kontaktować. Ja po prostu nie mam nawet takiej możliwości, bo na przykład niektóre osoby jak podawały, to mają podany taki numer, który praktycznie w ogóle nie odbiera. No i to jest na tyle. No, na drugi rok, mówię, to troszeczkę musimy też inaczej rozwiązać, bo to za długo wszystko jest. Każdy na wszystko ma czas, a później dziwne jakieś opinie wychodzą, że tam nie ma czegoś zapłaconego, czy coś w tym stylu. A mówię, ja się staram jak najbardziej, no jak najszybciej to wszystko zrobić. Tylko że to jest, mówię, praktycznie jak nie mam numeru konta, nie mam kontaktu, to nie wiem, jak to zrobić. No. Tak samo jak mówię, niektórzy podają zamiast nazwiska jakąś tam, mówię, ksywkę,
I to jeszcze gorzej na tym wychodzi, a ja po prostu mam tylko problem. Czyli chciałbym, mówię, żeby to koledzy zwrócili na to uwagę i ci, którzy praktycznie tam jeszcze, bo 90% ponad hodowców, którzy tam mieli jakieś takie te drobne sumy, to kazali je przepisać na ten sezon, bo większość tych hodowców praktycznie dalej uczestniczy. No, kilka osób nie będzie brało udziału w tym roku, no bo no nie wygrali w tym roku i powiedzieli, że no niestety, no jak nie wygrywa, to nie leci, no bo to tak, niektórzy nie potrafią przegrywać, no. A to jest praktycznie, trzeba to wszystko traktować jako typową zabawę, ale to mówię, no na tym to polega, no to jest wspólny gołębnik, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale no mówię, no tak to jest. Niektórzy tego nie mogą po prostu pojąć. Na tym kończę. Zapraszam na następny tydzień, na następny lot. Mam nadzieję, że już będzie dłuższy. No w tej chwili, no mówię, mieliśmy farta, bo naprawdę co chwilę taki spadał mocny śnieg, bardzo ciężki. Czyli nie wiem, jakby te gołębie przyleciały, jakby miały lecieć no, część trasy w jakiejś tam gorszej pogodzie. Dobry lot, do usłyszenia. Za tydzień startujemy.